Robert, naprawdę piękny prezent dzisiaj sobie sprawiłeś na urodziny. No bardzo się z tego cieszę, że się i przelamale myślę, że już będzie lepiej, a lepiej. Bardzo długo kibice czekali na tą twoją bramkę, ale faktycznie miejmy nadzieję, że to jest to przełamanie i w kolejnych spotkaniach tych bramek już będzie strzelał więcej. Ja temu wierzę, że to będzie tak. No, chcemy mieć z tych trzech punktów na wjeździe, ale teraz musimy potwierdzić to u siebie, że wygrać mecz u siebie. To było naprawdę dobre spotkanie, ale tutaj kluczem też była defensywa, bo trzecie spotkanie w tym sezonie na zero. Górnik miał okresy, w których był lepszy, ale właśnie obrona przytrzymała te okresy. No i efektem później były te dwie nasze bramki. No tak, tak. Kiedy zagramy ze zero stylu, tak jakiś punkt zabierzemy. Dzisiaj się udało strzelić z przodu, zero stylu, także punkty bierzemy do wioska. W pewien sposób to było takie troszkę wyjątkowe spotkanie, bo na ławce trenerskiej trener Leszek Gojrzyński i na boisku Maciek Korzym były kolega z boiska. No tak, taki specyficzny mecz to był, ale bardzo się z tego cieszymy, że my ho wygrali. No, pokazaliśmy trenerowi, że musimy tu wygrać, a wygraliśmy.